Nawet nie przypuszczałam w moich najśmielszych marzeniach, że to się spełni, że tak szybko zacznę zarabiać pieniądze i tak szybko zacznę pracować całkowicie online. Moim celem było zacząć zarabiać online. Byłam na kilku bezpłatnych szkoleniach u różnych innych szkoleniowców. Stamtąd czerpałam jakąśkolwiek wiedzę, ale to nie było to. Zaczęłam prowadzić jakieś swoje strony w social mediach. Chciałam się tego nauczyć. Na początku nie przypuszczałam, że nauczę się tego tak dobrze, że będę mogła to prowadzić. Ile czasu ci zajęło, zanim się odważyłaś pozyskać tego pierwszego klienta? Więc Artur, dzięki tobie bardzo szybko. Tak naprawdę nie miałam tej odwagi, nie czułam się na siłach, ale mogę powiedzieć, że po pierwszych 2 miesiącach, jak zdobyłam podstawową wiedzę, jak umiałam już założyć fanpage'a, jak umiałam już zrobić te pierwsze reklamy, to tak naprawdę przyszłam znowu na rozmowę do ciebie i ty mnie popchnęłeś, ty mnie pokierowałeś, jak mogę rozmawiać z pierwszym klientem, który mi się w tym czasie nadarzył i nie umiałam sobie z nim poradzić, więc dzięki tobie bardzo szybko zdobyłam tego pierwszego klienta. Ile już w ten sposób tak pracujesz, tak całkowicie zdalnie? No już prawie rok pracuję całkowicie zdalnie i nawet nie przypuszczałam w moich najśmielszych marzeniach, że to się spełni, że tak szybko zacznę zarabiać pieniądze i tak szybko zacznę pracować całkowicie online. Czy to jakoś zmieniło, wpłynęło na twoje życie? Oczywiście, wywróciło się całkowicie do góry nogami, bo wreszcie jestem niezależna, pracuję z domu, pracuję kiedy chcę, skąd chcę. Wyjeżdżam z dziećmi na wakacje i pracę biorę ze sobą, ale jak wygląda ta praca? To jest parę minut dziennie roboty tak naprawdę. I czy trudno było zdobyć klientów? Nie było trudno zdobyć klientów, dlatego że nawet ja nie musiałam specjalnie szukać. Ja po prostu wszystkim swoim znajomym powiedziałam, czym ja się teraz zajmuję i oni sami do mnie przyszli, poprosili mnie o moje usługi. Artur mnie popchnął, pomógł mi bardzo dużo i nadal mi pomaga, kieruje mnie i prowadzi. Ja to pokochałam, ja się w tym genialnie czuję. Ja wszystkim to polecam. Witam serdecznie, dajcie znać na czacie, jak mnie słychać. Z tej strony Wiśniewski Michał. Witam serdecznie, od 0 do 10 dajcie znać na czacie, jak mnie słychać. Zaczynamy. Widzę, piszecie, czat później będzie moderowany. Pierwsze pytanie do was, dajcie znać, skąd jesteście. Ja pochodzę ze Szczecina, ale za chwilę dowiecie się, gdzie aktualnie przebywam, jakie projekty prowadzimy. Dowiesz się, w jaki sposób prowadzimy 3 projekty online. W jaki sposób możesz zarabiać w mediach społecznościowych. To są strony internetowe, które teraz pokazuję. To są projekty, które prowadzimy na co dzień. Projekty, które zarabiają od kilku do kilkudziesięciu, czasami ponad 100 000 zł. Tego się nauczy dzisiaj. Jest z nami dzisiaj Artur Janas, który poprowadzi zajęcia. Witam serdecznie, Artur. Jesteś. Cześć, Michał, witam cię serdecznie. Cześć, cześć. Dowiecie się troszeczkę więcej też o mnie. Ja jestem właścicielem biznesu. Jestem właścicielem, czy kreatorem, czy właściwie aktualnie współtwórcą Internet Business Marketing Flow, czyli stronę, która w skrócie nazywa się IBMF, tak ją nazwaliśmy, czyli jak w internecie, jak online zarabiać pieniądze, zamienić 8 godzin w biurze w 3 godziny pracy online, co często zarobki są dużo lepsze, mimo tego, że tylko 3 godziny pracujemy. Także tego wszystkiego dowiesz się dzisiaj. Na dzisiejszym spotkaniu w jednym z projektów, które prowadzimy, The Switch, odnośnie rozwoju, psychologii, jak wyjść z pudełka, jak manifestować kwestie, jak zarabiać w różny sposób również online. Jesteśmy tutaj na zdjęciach, czyli kto prowadzi spotkanie dzisiaj, to jestem ja, jako autor niektórych tych projektów albo współtwórca, tak, w rozwoju biznesowym, ale też psychologicznym, duchowym. Artur zajmuje się, odpowiada u nas za social media, a także inne aspekty biznesu, których jest sporo. Za chwilę tego usłyszysz więcej na temat działalności Artura z nami. Jest z nami też Mateusz Kotwica, to jest ten człowiek tutaj wyżej. Mateusz, nie wiem, czy też jesteś włączony mikrofon już. Mateusz jest głównym menedżerem właściwie 3 projektów, czyli zarządza stroną techniczną, a także merytoryczną wraz ze mną, można powiedzieć, całością stron internetowych, które prowadzimy, czyli projektu IBMF. Witam wszystkich. Cześć Mateusz. Projektu The Switch, rozwój w praktyce oraz forexjesttrader.pl. Natomiast dzisiaj dowiesz się, w jaki sposób na tych mediach prostych społecznościowych stworzyć fanpage w przeciągu 5-10 minut, żeby odebrać pierwsze kilka tysięcy złotych pracując z klientami. Zostań z nami do końca spotkania. Co dowiesz się dzisiaj? Jakie bonusy odbierzesz podczas tego spotkania już, tak? Jakie nagrody rozlosujemy za chwilę, 5 minut na czacie i w 3/4 spotkania pod koniec rozlosujemy słuchawki dla tych, którzy odpowiedzą na, za chwilę będzie pytanie konkursowe powtórzone, także spokojnie, tak?
Natomiast opowiemy ogólnie więcej o biznesach. Dowiesz się więcej, jak działa AI, jak zautomatyzować biznes. Bardzo proste kroki właśnie w social mediach, jak tworzymy reklamy, jak tworzymy biznes, a także niektóre nowinki techniczne ze świata, jak wyglądają reklamy, skąd bierzemy zdjęcia bezpłatnie. Czyli takie kwestie, które no, mogą Cię od razu zainteresować, w jaki sposób sztuczna inteligencja tworzy zdjęcia, teraz niesamowite grafiki. Tych grafik tutaj nie mam pod ręką, ale zobaczycie, jak inni tworzyli takie grafiki w ostatnich momentach oraz niektóre nasze grafiki zobaczycie za chwilę w prezentacji. Także kilka będzie slajdów prezentacji i bardzo ważne kwestie techniczne. Natomiast główny tytuł spotkania to jak w ciągu 8 dosłownie tygodni jesteśmy w stanie wygenerować pierwsze 12 tysięcy złotych, czyli 3-5 tysięcy podczas pierwszego miesiąca i kilka tysięcy więcej w ciągu drugiego miesiąca pracy od razu. Tak? Pokażemy, w jaki sposób uzyskać pierwszych 5 klientów. To wszystko pokazuje Artur na kursie. To wszystko dzisiaj będzie bezpłatnie na spotkaniu. Natomiast dla osób, które później będą chciały się rozwinąć 10-15 razy szybciej, będzie możliwość dołączenia do kursu profesjonalnego z Arturem. Także od razu gramy w otwarte karty. Na koniec będzie część komercyjna, w jaki sposób możesz dołączyć do kursu, tak? Do rozmowy właściwie. To nie jest cena kursu, to jest cena zwrotnego depozytu. Rozmowa jest bezpłatna, ale jest zwrotny depozyt, czyli dla osób, które faktycznie o tym myślą na poważnie, można się umówić za 147 zł na rozmowę z Arturem. Jeden na jeden z nami rozmawiasz, tłumaczymy, ile kosztuje kurs, jakich efektów możesz się spodziewać, co się dzieje w projekcie. Tak? Natomiast w skrócie, co będziemy dzisiaj robili, widzicie na ekranie aktualnie jest to widoczne, jest to fanpage, w skrócie FP. Fanpage to jest taka prosta stronka na Facebooku, która promuje jakiś biznes. Tak? Przykładowo Artur pokazuje tutaj jednego z klientów, który co miesiąc płaci 1000 zł za prowadzenie takiego fanpage'a. Mając trzech takich klientów, łatwo policzyć, że już twoje faktury wynoszą 3000 zł, a to tylko trzy prowadzenie fanpage'y, wrzucanie postów, zdjęć na ten fanpage. Taka zabawa, można powiedzieć, dla kogoś nawet z gimnazjum, chciałem powiedzieć ze szkoły podstawowej, ale z gimnazjum, gimnazjalista spokojnie może to robić, ale żeby profesjonalnie to wykonać, no przydatna jest jakaś wiedza, żeby taki prosty fanpage miał odwiedziny, miał prawidłowe posty, to co się dzieje na tym fanpage'u, tak? Ja patrzę, skąd jesteście, Katowice, Poznań, Ukraina, Warszawa, są dzisiaj ludzie też z zagranicy, często mamy Gniezno, często mamy ludzie z całego świata, z Bytomia piszecie, z różnych stron świata, powtarzam was, pozdrawiam was serdecznie, Kielce, Szczyrk. Czy są osoby, które są pierwszy raz z nami na spotkaniu? Dajcie znać, to mnie zawsze interesuje, żebyśmy się poznali. Za chwilę będę zadawał pytanie, Glasgow, Rybnik, Kraków, także nie śpijcie, piszcie na czacie, tak? Ja pokazuję, słuchajcie, ten fanpage płaci Arturowi klient 800 zł za prowadzenie tego fanpage'a. To są takie proste informacje. Próbuję tobie wytłumaczyć, jak zarobisz pierwsze 3-5 tysięcy dosłownie w pierwsze 2-4 tygodnie na 3-5 klientach. Bez przesadzania, z pokazaniem wydatków, wpływów, jak zarabia Artur i jak my zarabiamy w biznesie online kilkadziesiąt tysięcy. Tutaj akurat przykład zarobków Artura, podejrzewam w miesiącu którymś, tak? Ostatnie 30 dni z systemu transakcyjnego, gdzie klienci płacą, to jest grudzień, tak? To tak, jedna z moich agencji. Tak, podejrzewam, że to jest jakaś duża część w jednym biznesie albo jeden biznes, który prowadzisz, który miał w jednym koncie po prostu. To są same fanpage'e. Tak? To są same fanpage'e, tak. Także domyślam się, że Artur dywaguje, że zarabia trochę więcej albo nie wiem, może dwa razy tyle albo trochę więcej we wszystkim, co robi. Także to jest jedna część biznesu prowadzenia fanpage'y w skrócie. Czyli pokażemy wam wyniki, a nie tylko screeny. Pokażę wam za chwilę, czy możemy też się zalogować do systemu, także zostaj z nami, za chwilę będzie konkurs, rozstrzygnięcie konkursu, w drugiej części otrzymasz spotkania e-book gwarantowany, bezpłatnie, dowiesz się jak odebrać więcej bonusów, dowiesz się również w jaki sposób przystąpić do profesjonalnie do takiej nauki, także tak, no, najważniejsze kwestie w życiu można powiedzieć, przynajmniej tym biznesowym. Tak? Tutaj Artur mamy kilka wykresów rocznych, jak w ciągu roku twoje zarobki wyglądały, ale to były ostatnie lata, tutaj widzę na dole 20 rok, 21, ostatnie dwa słupki, tak? No 22 jeszcze mi księgowa rozliczenia nie dała. Tak, podejrzewam, że podobnie, czy może więcej, tak? 125 tysięcy na 12 miesięcy, to ile to mniej więcej w tym biznesie? To są przychody netto. 10 tysięcy z groszami, na rękę. Ale weź pod uwagę, Michał, że to jest czysty zysk już po odliczeniu ZUS-ów, podatków i tego wszystkiego. Tyle mi zostawało na koniec miesiąca. Tak, z tego co pamiętam, tak, tak. Także
Także to są takie przykłady, w jaki sposób zarabiamy, jak wpływają te faktury z poszczególnych klientów, którzy płacą 800, 1000, 2000 zł za różne kwestie. Za chwilę dowiesz się za co. A to są przychody ze sprzedaży w jednej ze spółek, w jednej z moich spółek, czy gdzie mieliśmy wspólność spółki z Arturem, czy z inną osobą. To są wypłaty, tutaj na screenie nie widać, ale co dwa tygodnie przykładowo, tak? 35, 48 tysięcy. W niektórych miesiącach, które nie są najgorsze, to jest mikrodziałalność, także my nie pokazujemy jakichś tutaj milionowych przychodów. Niestety takich nie mamy jeszcze, ale pokazujemy, jak zarobić 30, 40, 20 tysięcy często na przestrzeni tygodnia, dwóch tygodni czasu, nawet nie mówię w miesiącu, bo w miesiącu to jest 50, 60, 70, 120 tysięcy, tak? Na przestrzeni miesiąca. Także tego nauczysz się dzisiaj, ale twoim zadaniem, jak zarobić pierwsze 3-5 tysięcy. Także słuchajcie, nie przestraszcie się, tak? To, że ktoś zarabia 50-120 tysięcy, to nie jest tak dużo, naprawdę. A twoim zadaniem jest zarobić 3-5 i zobaczyć, jak wzrosnąć na 10, 12, 15, tak? Tutaj piszecie pierwszy raz. Są oferty prowadzenia fanpage za 200 zł, ktoś pisze. Tak, z pewnością. Są jacyś ludzie, tak jak mówię, z gimnazjum podstawówki prowadzą ten fanpage, ale nieudolnie. Nie ma na nim odwiedzin, nie konwertuje, nie są w stanie zrobić reklam na tym fanpage'u. Są też budowlańcy, którzy zrobią tak? za 100 zł, wyremontują mieszkanie, no ale tak. Ja bym ich nie wziął. Tak, mamy pytanie, słuchajcie, zaraz rozlosujemy. Konkurs już został rozlosowany, był do wygrania telefon Samsung na naszych mediach społecznościowych i słuchawki Philips. Teraz ci, którzy udzielą odpowiedzi, ja się cofnę do tego pytania, gdzie już rozlosujemy dwie osoby. Ja już pokazuję, kto został, że tak powiem, już rozlosowany, tak? Mamy przygotowane tutaj... Znaczy nie rozlosowany, tutaj... wygrali, bo sobie na to zasłużyli, odpowiedzieli tak. Wyczerpująco. Tak, technicznie, prawnie mamy trzy osoby. Ewelina wygrała kurs o wartości 7,5 tysiąca złotych, pełny kurs Social Media Manager z pełnym mentoringiem. To jest kurs VIP-owski, także najbardziej rozszerzona wersja kursu na ten moment. Tomek wygrał telefon Samsung, który jest tutaj, czy jedno z głównych dwóch nagród był, tak? Miejsce trzecie słuchawki wygrała Aśka. My tutaj zamazaliśmy RODO dane tych osób, natomiast odzywamy się do nich mailowo i one do nas też mogą napisać, bo myślę, że oni będą wiedzieli, kto wygrał, tak? Jak widzisz tutaj swoje komentarze. Także to były komentarze w naszych mediach społecznościowych. Natomiast ci, którzy teraz skomentują, powtarzam, ci, którzy teraz na czacie skomentują pytanie konkursowe, mogą wygrać słuchawki Philips. Jesteście gotowi? Sorry, słuchawki jakie, Artur, mówiłeś, będą do wygrania słuchawki teraz? Słuchawki bezprzewodowe TCL, tak. TCL, słuchawki bezprzewodowe. Rozlosujemy z komentarzy, które teraz płyną na koniec czy czwarte spotkania. Znaczy nie rozlosujemy, wybierzemy najlepszą odpowiedź. Wybierzemy najlepszą odpowiedź na czacie na pytanie. Jesteście gotowi na pytanie? Będzie możliwość wygrania czy odebrania słuchawek, tak? TCL tutaj Artur mówi. Ja cofam się do pytania. Jesteście gotowi? Cofam się. Czy Tinder... to również media społecznościowe. Słyszeliście być może Tinder. Tinder to bardziej taki aplikacja, portal randkowy, proste profile do klikania, lubię, nie lubię ludzi, bardziej w postaci randkowej. Natomiast ten serwis się dosyć rozrósł. Różni ludzie używają go w różny sposób. Także to jest pytanie, czy Tinder to również media społecznościowe. Także szukamy jakiejś ciekawej odpowiedzi. Nasz menedżer będzie patrzył na te odpowiedzi. Na 3/4 spotkania ktoś wygra słuchawki z tych odpowiedzi tutaj, tak? Także słuchajcie, piszcie, dlaczego tak, dlaczego nie, coś ciekawego szukamy w tych odpowiedziach. Albo po prostu tak, ktoś odbierze być może od prostej odpowiedzi. Zaraz zobaczymy, jak nasz menedżer, że tak powiem, przydzieli tutaj, czy jak to jest rozwiązane na koniec spotkania, ok? Także piszcie spokojnie, bądźcie aktywni. Tutaj widzę, moderacja czatu jest włączona, także proszę o moderatora, żeby odpowiadał na te moderacje szybko, żeby były zatwierdzane pytania, bo widzę tutaj moderacja cały czas się pojawia. Także to takie pytanie, 3/4 spotkanie odbierzecie e-book, odbierzecie, mamy już link do e-booka, bo miał być gotowy do spotkania Artur, także za chwilę przekażemy wam link, również do e-booka podczas spotkania, jak nie to prześlemy wam mailem po tym spotkaniu, tak? Natomiast czego dowiesz się dzisiaj? Fantastyczne kwestie, jak zarabiać wykorzystując sztuczną inteligencję. Także jak ktoś jeszcze nie wie, że sztuczna inteligencja jest już w internecie otwarty projekt i można z niego korzystać, to dzisiaj się o tym dowiesz. Poznasz również 3 sekrety zarabiania w social media, czyli dowiesz się, w jaki sposób zarabiamy. Tak? Ja powiem od razu w skrócie, na fanpage'ach, na reklamach
a my ogólnie na stronach www, czyli strony www, czyli w ogóle już troszeczkę większy poziom zaawansowania, ale kilkadziesiąt czy setki tysięcy przewijają się, a rocznie milion przez strony www. Natomiast na początku celujemy powiedzmy 100-120 tysięcy rocznie przychodu, czyli po te 10-12 tysięcy na czysto, robiąc reklamę, fanpage, takie proste rzeczy pokażemy dzisiaj. Okay? Dowiesz się, ile można zarobić na tym dokładnie, jak znaleźć pierwszych klientów, to dzisiaj robimy. Tak? Także będziemy tłumaczyli, jak skonfigurować, czy tak ogólnie powiedzmy dzisiaj na spotkaniu i bardzo konkretnie dalej w kursie profesjonalnym, jak założyć i skonfigurować fanpage, zdjęcie ustawić, co tu ma być promuj, czy jakie recenzje, jak odwiedziny na tym fanpage'u, jak zdobyć klientów takiemu klientowi, który ciebie zatrudnił do postowania na fanpage'u. To nie jest tylko zrobienie paru zdjęć, tak? Tutaj mają się pojawić klienci na tym fanpage'u, także to jest już praktycznie jakieś elementy sprzedaży. Jak audytować profil, co kosztuje 300-500 zł dla ciebie, jak wiesz, jak to robisz, tak? Wstawienie pojedynczych postów, 10 postów tygodniowo to może być 300-500 zł, tak? Prowadzenie profilu od 500 zł do 2000 zł, czyli całe prowadzenie fanpage'a. Tego typu rzeczy nauczysz się robić samodzielnie, dosłownie na przestrzeni kilku dni, dwóch, trzech tygodni. Artur, jak szybko można fanpage obsłużyć, będąc na kursie, tak żeby pierwszego klienta obsłużyć od razu, w jakiejś podstawowej formie, czyli zrobić, nie wiem, jeden, dwa fanpage'e. Okej. Czyli na kursie jest to bardzo skrupulatnie wytłumaczone, po prostu w instruktażach pierwszych. I dowiesz się też, jak dalej idziemy do przodu i tutaj Artur przejmuje pałkę. Ja za chwilę, ja tylko pokażę jeszcze Artur, w jaki sposób, co ja pokażę jeszcze na koniec spotkania. Pokażę wam, jakie reklamy były najbardziej skuteczne, pokażę wam, jak nasze projekty zmieniły się na przestrzeni lat, pokażę wam wyniki finansowe odbioru pieniędzy, czy wpłat na nasze kursy 3000, 3000, 10 tysięcy, 1700, 16 tysięcy, czy to są wypłaty właściwie, tak? Na jednej ze spółek w systemie przelewy 24. Także zostań z nami dalej, jak chcesz zobaczyć, ile jedna firma, ile jeden projekt jest w stanie zarabiać na stronie www. I przy okazji dowiesz się, no jak nie iść właśnie pod prąd, czyli tutaj jest takie fajne zdjęcie, że sukces w jedną stronę, a później strzałka w drugą stronę. To są czasami podświadome programy, czy sabotujemy się, czy ktoś powie nie wierzę, możliwe, niemożliwe, tak? Jeden pokazuje, robi to, a drugi mówi możliwe, niemożliwe, tak? Też byłem w tym momencie, słuchajcie, 15 lat temu. Także zobaczysz przykłady reklam, przykłady jak zrobić pierwsze 2, 5 tysięcy, 7, a później jak lecieć od razu na 12-15 na przestrzeni dosłownie tygodni, miesięcy czasu przy wynikach finansowych, które pokazujemy sprzedaży 40, 60, 100 tysięcy. Ja wiem, że w internecie, chciałem wspomnieć, jest mnóstwo ludzi czy szefowie nawet w Polsce marketingu pokazują 100 tysięcy, 500 tysięcy na jakichś slajdach, tak? Ale do systemu się nie logują, żeby pokazać te pół miliona. Ja się zastanawiam, dlaczego czasami, tak? A my logujemy się do systemu, ja ci pokażę te 50-100 tysięcy w ciągu 2-4 tygodni, tak? Nie jest to pół miliona, jest to 30-50 tysięcy w ciągu tygodnia, dwóch, miesiąca, ale są to prawdziwe pieniądze, a nie slajdy, tak? Dlatego zasłaniamy tutaj niektóre dane finansowe sprzedaży kursów 5 tysięcy. Tutaj to są rozmowy mentoringowe, te małe kwoty, to nie jest sprzedaż kursów, tylko depozyt na rozmowę, który jest zwrotny. To są kwoty kursowe. Tak? Resztę to są rozmowy mentoringowe, czyli jak możesz dołączyć do kursu, dopiero się dowiesz. Także to jest w drugiej części spotkania. Artur przejmuje, przejmujemy głos. Również jest z nami Mateusz. Mateusz jest menedżerem projektu, także jeszcze tylko dwa zdania odnośnie tego, kto jest z nami dzisiaj na spotkaniu. Mateusz jest tutaj osobą, którą pokazywałem w projekcie The Switch. Jest zdjęcie Mateusza, czyli jest to osoba, która menedżeruje czy superwajzoruje tak naprawdę 2-3 projekty, czy właściwie już powoli większą ilość. Mateusz, mogę zadać dwa pytania? Jesteś przy mikrofonie? Tak, pewnie, śmiało. Tak. Chciałem wam dać jakieś spektrum tego, jak zarabiamy i co się dzieje w projekcie, tak? Przykładowo, ile lat już współpracujemy, jak to się rozwijało? Tak w skrócie, żeby ludziom nakreślić, jak cała kariera może wyglądać online, a nie tylko zrobienie paru fanpage'y, tak? Wydaje mi się, że to już było około 8-9 lat. Trudno to powiedzieć, bo strasznie szybko ten czas leci. Tak, no 10 lat dosyć szybko przeleciało, już prawie dekadę współpracujemy. No może ja prowadzę biznesy. Dokładnie, to tak, spokojnie. No. Z Arturem pracujemy 5-6 lat, spokojnie. Też ten czas przeleciał naprawdę szybko.
Powiedz mi, na ten moment nie chciałem cię pytać o zarobki, bo to są prywatne sprawy, ale misja, co jest naszym takim krokiem akurat w naszym biznesie, czyli jak już jesteś w punkcie nie A, B, tak jak tutaj pokażemy za chwilę, tylko w punkcie F, G. Co jest naszym skalowanie biznesu. Krokiem? Skalowanie biznesu. Co to znaczy, jakbyś mógł powiedzieć ludziom w dwóch zdaniach? Co to znaczy, że skalujemy biznes? No teraz tak naprawdę jak się zaczyna, no to wiadomo, klient zaczyna logo, strona i tym podobne, ale wtedy, kiedy jesteś w etapie na przykład dalej, no to zaczynasz tak, automatyzować strona, ten tak? biznes. Chcesz skalować tak, żeby klienci automatycznie pojawiali się, że ty nie musisz jakby przy tym pracować, tylko masz na przykład kilku ludzi, tworzysz strony takie automatyczne i w ten sposób pozyskujesz klientów, to jest właśnie takie skalowanie i na przykład w przypadku praktycznym tutaj powiedzieć, no to na przykład można biznes z 500 000 zeskalować w ciągu roku 30% spokojnie, bo tutaj nie można jakichś tam dużych kwot podawać, bo to jest różnie, ale na przykład z 500 000 jest to 150 tysięcy do zeskalowania, żeby wygenerować. Z 500 000 rocznie wzrost biznesu może nastąpić 150 czy 200 tysięcy więcej, tak? Próbujesz powiedzieć. Tak, zgadza się. Rocznie, tak? A z milionowego pomysłu czy biznesu, który już przynosi milion, tak jak u nas, jaki byłby nasz cel roczny, żeby to skalowanie odbiło się u nas na plusie? Wszystko zależy od klienta tak naprawdę, ale tutaj no przynajmniej znając Michała, no to 50-100% kolejne, co też nam się udawało w poprzednich latach. Tak, myślę, że 50% ja byłbym bardzo zadowolony, bo czasami udaje się nam 20%. Czasami robiliśmy skoki z małych kwot typu dobra informacja dla ciebie, dla was. Właśnie, może zadam pytanie takie, tak? Tak, to się zgadza. Już wiem, co chcesz powiedzieć. Na, wiesz co, to, tak, bo znamy się dosyć dobrze. Pytanie do was, jak myślicie w waszym punkcie, ja zakładam, że wy jesteście w punkcie AB, czyli ma ktoś stronę albo nie ma. Wiesz, co to jest Facebook albo nie wiesz. Zakładasz fanpage albo jeszcze tego nie robisz. Czyli punkt AB, tak? Ile z 5000 jesteście w stanie w roku zeskalować do góry biznes? Czyli na ile z 5000 jesteśmy w stanie, zakładamy, że w 3 miesiące robisz 5000 zł, tak? Nie mówię nawet w tygodniu, ale w 2-3 miesiące będziesz zarabiał 5000 miesięcznie. Ile w ciągu 12 miesięcy, jak myślisz, ile jesteś w stanie na jaką kwotę zeskalować swój biznes? Powiedzmy maksymalnie, ale w takich normalnych warunkach, czyli nie jakieś wypruwając sobie żyły po 12 godzin na dobę albo zatrudniając 10 osób wokół siebie do pomocy, tylko samemu zeskalować na podstawie wskazówek na przykład w naszym kursie. Także to jest do was pytanie. Ja Michał nie wiem, ale nie wiem, czy możesz powiedzieć, ale chyba wydaje mi się, że możesz powiedzieć, jak osoba, która tworzy reklamy, może to zeskalować na naszym przypadku, jak my zatrudniamy takie osoby. Masz jednego klienta, możesz wziąć od niego 3000 za reklamy, tylko ci przyjdzie drugi klient, już masz kolejne 3000, więc z trzech robisz 6. Taką reklamę kasuje nas nowy nasz gość, który pomaga nam w reklamach, tak? Kasuje nas 3200, później się okazało, że to jest netto, więc ja mu płacę 4 koła miesięcznie za kilka takich reklam w dwóch biznesach, które wrzuca i to ja jestem jego jednym klientem. Żebyś sobie zdawał sprawę, żebyście zdawali sobie sprawę, co to znaczy posiadać jednego klienta, 4000 faktura, tak? Jeden klient. Takich klientów, ile taki gość, który robi nam reklamę, fantastyczny zresztą zawodnik i fajna osoba przy okazji i technicznie i personalnie, ile takich klientów Mateusz może mieć? Nasz twórca reklam, który dla nas pracuje, mimo to, że my sami też robimy reklamy, no bo uczymy tego i robimy to od lat, ale też zatrudniamy ludzi, także u nas też możesz znaleźć pracę po tym kursie, czy po tym, co my robimy, tak? Ile takich klientów jest w stanie obsłużyć jeden zawodnik? To zależy. Ja tutaj, jeżeli robię jeszcze inne rzeczy, no to spokojnie mogę 5 klientów tutaj dalej udźwignąć, a jeżeli typowo się tym zajmuję, no to o wiele więcej. Artur tutaj pewnie o wiele więcej będzie mógł na ten temat powiedzieć, bo ja tak naprawdę zajmuję się budową biznesów od A do Z, czyli jakby od postawienia sklepu, strony do jego automatyzacji. Reklamami też się zajmuję, ale po prostu dodatkowo. Tak, no, Artur może przejmij głos, tak, ilu klientów jesteś w stanie obsłużyć, albo ile reklam byłbyś w stanie, dla ilu klientów reklamy, bo reklamy płacą 1000, 2, 4 właśnie jeden klient, a często więcej, ile takich reklam większych mógłbyś zrobić dla klientów? Żeby teoretycznie nieskończoną ilość, praktycznie jesteśmy ograniczeni ze względu na ograniczenia menadżera reklam. No mój rekord to jest 67 profili prowadziłem w skali miesiąca. Tak.
Fanpage, ale to fanpage, czyli klient nie każdy płacił 2, 3, 4 tysiące, niektórzy mniej, nie, tak? Nie, no płacili w okolicach 1000-1500. Okej. Dobrze, Artur, w takim razie powoli możesz przejść do pulpitu, czy ty możesz pokazać pulpit? Przejmuję ekran miejsca, w takim razie. Gdzie jestem tutaj. Ja wrócę na koniec, czy w połowie tego spotkania, żeby pokazać wam właśnie całość biznesu, o czym mówił Artur i w jaki sposób możemy go skalować, co się dzieje dalej. Wojtek pisze tutaj, sam jestem po kursie Artura, obsługuję 3 klientów. Super. Dobra, słuchajcie, witam was serdecznie, nazywam się Artur Janas i będę mówił wam o mediach społecznościowych. To, co tutaj widzicie na ekranie, zostało stworzone całkowicie przez sztuczną inteligencję. I wiem z doświadczenia, że największym problemem jest wymyślanie od nowa koła, co jest zupełnie niepotrzebne. Dlatego rzućcie mi jakikolwiek temat tu teraz, w tym momencie, a ja wam udowodnię, że zrobię wam pomysły na 10 postów w ciągu minuty. Wykorzystam do tego sztuczną inteligencję. Słuchajcie, skoro sztuczna inteligencja potrafi generować grafiki, potrafi generować treści, potrafi pisać scenariusze, maile i tak dalej, tylko trzeba wiedzieć, jak to obsłużyć. Ja wam dzisiaj to pokażę, dlatego napiszcie na czacie. Branżę podajcie. Artur mówi, podajcie branżę. Branżę, w której stworzymy grafikę, post czy cokolwiek, nie my stworzymy, tylko automatyczna sztuczna inteligencja pomoże nam to stworzyć na bazie dosłownie kilku minut. To tak jak poszła do przodu technologia, dużo ludzi, ja też sobie zdałem z tego sprawę, kiedy do tego doszliśmy. No to dopiero wyszło w ostatnich dniach, tygodniach dosłownie, że tego typu rzeczy są osiągalne, że rzeczy są tworzone przez sztuczną inteligencję, nawet nie przez nas teraz, tak? Piszecie tutaj dobra. Suplementy, hodowla psów, turystyka. Padają no to kto tam pierwszy był? Finanse, ubezpieczenia i trening wspinaczki. Zrobimy dwie. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie stronę, która się nazywa ChatGPT. Jest to strona zupełnie darmowa. Ja się już przełączam na tą stronę. To jest wysyłam nowy wam projekt, link na czacie, tak? Żebyście ChatGPT sobie... to inaczej nazwa sztucznej inteligencji, czyli AI. Ja dalej będę mówił AI, czyli Artificial Intelligence, inaczej sztuczna inteligencja. Co jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Nie wiem dlaczego... Artur teraz wam pokaże, słuchajcie, jak czat wygląda, jak wygląda sztuczna inteligencja w praktyce. To jest draft. Wysłałem wam link na czat, właśnie się ładuje, bo jest bardzo dużo osób z tego korzysta. Przeszło ich największe oczekiwania, dlatego ostatnimi czasy Microsoft ich wykupił, bodajże wczoraj, za 10,5 miliarda dolarów. Więc w takim razie lecimy. Co tam było po kolei? Jedziemy od samej góry. Trening spinaczki, finanse, ubezpieczenia. Zacznijmy od finanse, ubezpieczenia. Ja tylko powiem, że słuchajcie, jest czat ze sztuczną inteligencją. Można zadawać jej pytania, ona odpowiada na bazie jakby encyklopedycznej, googlowskiej i całościowej wiedzy i tworzy teksty, czyli tworzy teksty, miksuje teksty, pomaga w takiej prostej postaci jak pisarz jakiś automatyczny, inteligentny, jak ktoś, kto reklamy sobie stanie stworzyć tekst, czy podpowiedzieć jak z kimś rozmawiać, jeżeli nie dotyczy to seksu czy zarabiania pieniędzy bardzo konkretnego, to możesz zapytać AI, jak prowadzić rozmowę taką, czy stwórz mi artykuł taki i taki. Rozumiecie? Jej trening jest zawężony na ten moment, ale są to niesamowite możliwości już na teraz. Okej. Tomku, jakbyś napisał coś więcej niż same finanse, ubezpieczenia, bo nie wiem, czy chcesz sprzedawać ubezpieczenia, czy może jesteś radcą podatkowym, nie bardzo zrozumiałem. Popatrzcie się. W międzyczasie, jak ja sobie rozmawiam, sztuczna inteligencja właśnie wypisuje mi już czwarty temat na posta. No, ona mi sobie tutaj korzyści wypisała. Tak, a co, no i... co pisałeś, bo ja nie zwróciłem uwagi. Trening spinaczkowy, korzyści. Okej. Czyli mówimy językiem AI. Korzyści dla klienta. Tak, użyłem i ona mi cały czas, ona mi wypisze 10 prawdopodobnie. Mogę dać w każdej chwili stop. No i popatrzcie się, ja już mam w tym momencie, on mi już właśnie tworzy siódmego posta. Siódmy post. I on cały, ja sobie z wami rozmawiam, to robi się samo. Okej, zrobiło czyli mi się. Pomysły na post na fanpage'u, czyli coś, tak. Co możemy na tych fanpage'ach zapostować. Tak, ale to dopiero początek zabawy, Michał. Teraz robię tak. Napisz post na Facebook i wklejam sobie treść. Bach. Ona mi w tym momencie zaczyna tworzyć
treść na, to tam 20 sekund się rozgrzewa i zaczęła tak. Właśnie z boku za chwilę, treść. Artur, ja od razu wyprzedzę 2-3 minuty, jakbyś mógł z boku odpalić fanpage na żywca, jak wygląda jakiś prosty fanpage, żeby ludziom pokazać nie tylko na slajdach, oczywiście, ale jak wygląda prosty fanpage, że chcemy po prostu jakiś post wrzucić. O, tu jest Artur Janas, jakaś strona tak. prywatna. Tu jest fanpage, moja na przykład agencja, prosty agencja fanpage, gdzie wrzucam rolki. Tu jest fanpage klienta, którego widzieliście wcześniej, prowadzę go już 6 lat. I dobrze nam się współpracuje. Tutaj się w międzyczasie ładuje, a my zobaczymy, co napisała. Popatrzcie się, ona dalej sobie pisze. Ja się przełączam pomiędzy stronami, a ona sobie pisze. Tak. Mało tego, nawet dobrała nam hasztagi. Więc tak, ja próbuję wytłumaczyć ten pomost pomiędzy tym, że ten tekst, który generuje AI, wrzucamy na fanpage, który Artur pokazuje, czy inny fanpage klienta, tekst, którego my nie robiliśmy, czyli 30 sekund roboty dla nas, tak? Czy właściwie AI to stworzył, i klient na fanpage'u płaci za to, że atrakcje, czy przyciągamy klientów na ten fanpage, bo Facebook pokazuje ten fanpage tysiącom ludzi, oni klikają like, są później na tym fanpage'u. Jakbyś mógł pokazać, Artur, na czym polega dokładnie lajkowanie fanpage'a, czyli próbuję pokazać ten element show me the money, czyli fundamentu, dlaczego robimy posty, dlaczego robimy je w minutę, dlaczego ludzie chcą na fanpage'u te posty. Tutaj się pewnie odświeżają u ciebie strony jak zawsze. No jak także... zawsze, nie wiem czemu. Tak, dobra, także odświeżyła się. Popatrzcie się. Tak. No jest pro fanpage, który założyłem 3 dni temu klientowi, nowy klient. No i ja już teraz zacząłem docierać. No i widzicie, tu już 19 polubień. I jeżeli ktoś jeszcze nie polubił fanpage'a, to ja sobie sprawdzam tutaj listę, a następnie po kolei wszystkich zapraszam. I tak to wygląda w praktyce. Są tutaj ludzie, będą się komentować. To jeszcze nie została zrobiona reklama. Reklamy dopiero zostaną zrobione. To jest jakiś pensjonat, zrobione. Tak? Czy ktoś wynajmuje tak, pensjonat? Tak, dokładnie. I szuka klientów. I fanpage jest tak, takim modułem, wynająć. Który pokazuje tysiącom ludzi na Facebooku, że o, jest taki pensjonat, może kliknąć like, później dostaniesz jakąś ofertę, tak? Artur tych klientów kieruje na ten fanpage, właśnie produkując posty, wideo, fajne materiały. Na tym polega postowanie na tych fanpage'ach. A to robi dla nas praktycznie AI. Czyli widzisz, że w ciągu 3 godzin no jesteś w stanie wrzucić, nie wiem, 100, 30 czy 20 chociaż takich postów kreowanych, tak? Automatycznie. Tak, także no ale idziemy dalej. Zrobiliśmy post. To jest dopiero połowa kłopotu, bo jeszcze pasuje do tego zrobić grafikę, prawda? Wszyscy wiedzą, że to zdjęcie jest potrzebne. Ale bez obaw. Wchodzimy sobie na taką stronę, jak jest Canva, wybieramy social media, wybieramy sobie Facebook i wybieramy sobie post na Facebooka, prawda? Ponieważ była wspinaczka, temat dotyczył wspinaczki. Mało tego, on w stanie był zaprojektować reklamę, grafikę, wszystko w tym miejscu. Na kursie bardzo dokładnie pokazuje krok po kroku, jak z tego skorzystać. Nawet napiszę wam piosenkę i zaprojektuję ścieżkę do grafiki. Opiszę wam grafikę, więc nie ma z tym problemu. Więc mamy formę treningu, następnie bym sobie zrobił tak samo, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i w tym momencie mam na 2 tygodnie posty, a zajęło mi to tak naprawdę, no nie wiem, no jakieś 30 sekund, prawda? Następnie odpalam sobie Canwę, widzicie, ona już się tutaj docięła do odpowiednich rozmiarów i jedyne, co ja muszę zrobić... Tak, Canva to jest program bezpłatny do obsługi graficznych zdjęć bezpłatnych, tak? Po prostu czy do tworzenia prezentacji, którą widzicie dzisiaj na pulpicie, jest w Canwie bezpłatnie stworzona, tak? My mamy tam jakąś wersję za 20 dolców, płatną pewnie za grosze. Także no to tak, bo ja obsługuję trochę więcej fanpage'y, więc tak. Darmowa wersja ja tworzyłem prezentację na bezpłatnej formie Canwy, to jest program, który się nazywa Canva, łatwo można zmienić tutaj zdjęcia, super też w różnym stylu. I właśnie zrobiłem posta, słuchajcie, trudne było? Dajcie znać. Czyli wziąłeś zdjęcie skądś, bo ja nie nadążyłem, sorry, rozproszyłem się, robiłem coś tutaj. Wziąłeś zdjęcie skąd? Wziąłem zdjęcie z gotowej bazy zdjęć i je po prostu przeciągnąłem w Canwie. Tak, już mam gotowe. Tak, Canva, mam tekst, Canva ma te zdjęcia, tak? Oczywiście, okay. Mogę zrobić z tego zdjęcia wideo, wszystko. Mhm. Okej, okay. Czyli wrzucamy zdjęcie, czat wygenerowany przez AI, mam na myśli artykuł wygenerowany na czacie AI, sztucznej inteligencji, już mamy post do Facebooka na czymś fanpage'u w 3 minuty, tak? Znaczy nam to zajęło 5 minut, ale ktoś mógłby to zrobić w minutę, 2, 3, tak? Co z prawami autorskimi się tutaj Marta pyta? Nic,
Po prostu to jest... To jest bezpłatny program ze zdjęciami, także... Fajne pytania, tak. Słuchajcie, ale jak ktoś coś pokazuje za darmo albo w sieci, to już jest. To nie twoje zmartwienie. Nie, są też płatne. Są też płatne i wtedy po prostu, jeżeli macie darmową wersję Canvy, to płacicie 5 zł za zdjęcie SMS-em i po sprawie, nie ma problemu. Ale jest cała baza bezpłatnych, tak samo na kursie pokazuje, skąd brać bezpłatnie legalne zdjęcia do kopiowania. Więc popatrzcie się. Natomiast możecie sobie sami też wygenerować tego typu rzeczy, na przykład poprzez Midjourney. Midjourney to widzieliście na początku reklamy. Ona nam generuje grafiki. To jest sztuczna inteligencja, która mówimy, co my chcemy, żeby zostało narysowane i to oczywiście narysowane zostaje. I popatrzcie się, to są grafiki, które wygenerowałem w ciągu ostatnich. Artur, pewnie. Program, który jest czatem AI, ale do grafiki, nazywa się Midjourney. I teraz patrzycie na ten program, czyli program, który nie generuje tekstów, tylko grafiki. Niesamowite, bo wrzucasz mu nawet nie zdjęcie, tylko mówisz mu, co chcesz zobaczyć. Babkę w starym stylu przy stole wigilijnym i on sam generuje niesamowity obraz, który nadaje się na reklamę od razu. Czyli bardzo atrakcyjny obraz jakby ma zaprogramowane podkręcanie atrakcyjności, kolorów, niesamowitych rys twarzy. To wszystko tworzy AI. Zuzanno, mylisz się, przepraszam Michał. Zuzanno, sztuczna inteligencja ChatGPT za każdym razem napisze ci tę treść inaczej. I właśnie to jest fenomen tego rozwiązania, dlatego że jeżeli sobie wejdziecie w przeglądarkę opartą o sztuczną inteligencję, czyli kolejny bonus dla Was, nazywa się you.com, tam są algorytmy pierwszej generacji sztucznej inteligencji i rzeczywiście tak jest, że jeżeli sobie założycie konto, wejdziecie sobie w czat, to ona będzie prawdopodobnie co któryś tam raz powtarzać treści, natomiast ChatGPT 3.5 już za każdym razem tworzy coś zupełnie unikatowego. Więc macie pierwszą możliwość. Tak. Zobaczyliście, że w przeciągu porannej kawy jesteście w stanie wygenerować posty na cały miesiąc do przodu i zejdzie wam to mniej więcej 20 minut, pół godziny być może. Mówimy o prostych rzeczach. Reklama jest znacznie trudniejsza. Reklamę się robi. Pisaliśmy w mailach, pisaliśmy, Artur, przerwę tobie, że dorób 1000 zł do porannej kawy dosłownie. Czyli wrzuć kilka postów na 3 fanpage, które kasujesz po 500, 1000, 1500 zł za ich obsługę, właśnie wykorzystując AI do zdjęć i do tworzenia postów unikatowych. Jagoda pyta na czacie, jak wygenerować grafikę przez AI. My pokazujemy tylko zajawkę tego, żeby tutaj 15 minut nie siedzieć tworząc grafikę. Reszta jest w kursie profesjonalnym, także wszystkiego w ciągu godziny nie da się opowiedzieć, jak tworzyć posty, jak tworzyć grafiki AI, czy technicznie w Canwie, czyli w innej aplikacji bezpłatnej. To wszystko za darmo się tworzy. No ale trzeba spędzić na tym 2-3 kwadranse, żeby to poznać, co najmniej technicznie. Do tego mamy kursy, mamy nagrania. Dzisiaj, Artur, jeszcze jak będzie czas, to pokażemy też to technicznie. Także zostańcie do końca. Rozlosujemy też, no właśnie. Co dalej, Artur? Dobra, słuchajcie, to tam średnie. No jeżeli się pytajecie, to jaki jest link do tego programu tworzącego grafiki? To jest midjourney.com. A tutaj to, co widzicie na ekranie, to są średnie zarobki, które są w Polsce, mniej więcej za tworzenie postów, reklam, prowadzenie fanpage'y, prowadzenie kampanii. Tak to wygląda w praktyce. I słuchajcie, widzicie, że no, to nie jest fizyka kwantowa, nie są to jakieś bardzo skomplikowane rzeczy. Trzeba mieć oczywiście jedno pojęcie, no i jedna godzina miesięcznie. Tyle to wychodzi, a praca jest 100% zdalna i na chwilę obecną nowe generatory sztucznej inteligencji są w stanie już obsługiwać głosowe, tylko to są już wersje płatne. I teraz przejdźmy sobie do pierwszej lepszej oferty pracy. Ja sobie tutaj wcześniej przygotowałem. Oferty pracy, social media, czy jak ktoś sam nie prowadzi biznesu, nie wiem, chcesz tworzyć fanpage, reklamy dla klientów, sam prowadząc nowe zlecenie, czy na swojej działalności, czy jeszcze prościej, możesz się zatrudnić gdzieś za 8, 10, 15 tysięcy, tak? To są średnie stawki właśnie, około między 8 a 12 tysięcy tak to wygląda i to są oferty z dziś, jeżeli wejdziemy sobie na inny portal, czyli wejdźcie sobie na pierwszy lepszy. Social media manager wpisać, żeby to było
praca online typowa. Tak, social media manager jest wpisany i tutaj sobie sprawdzamy oferty pracy. Tylko, że nie wszędzie są oferty. No mam 10 tysięcy. Niektóre to widzę normalna praca menedżera. 15 tysięcy, 14 tysięcy. No takie to wygląda w praktyce, nie? Wchodzę sobie w drugi portal, czyli w Racket Jobs i sprawdzamy, jakie są oferty. 9 tysięcy. Tutaj jakieś praktykanci. Tutaj było są, coś, social media manager. Są już typowe takie social media manager, tak? 10 tysięcy, 7 tysięcy, 8 tysięcy. No, więc to widzicie, praca, że te tak? stawki są całkiem przyzwoite. Social media tak guru 8-11 tysięcy, tak? Tutaj było pytanie Milena, czy pokażemy jakieś triki. Pokażemy, jak tworzyć mem. Powrócimy do Midjourney programu za chwilę. Próbujemy jeszcze kilka rzeczy istotnych pokazać na webinarze. Artur, jakbyś mógł trochę przyspieszyć, bo pewnie mam jasne. Słuchajcie, no to dobra. Słuchajcie, zawody się zmieniają. To jest cena postępu. To, co dzisiaj jest stałe, jutro już nie będzie. Przykład, kasjerki w sklepach spożywczych. Za chwilę ich nie będzie, bo automatyczne kasy je zastąpią. A dlaczego są takie stawki? Bo w całej Polsce jest 1100 social media managerów. Dopiero. A codziennie powstaje 1000 firm. To jest dla kontrastu. Słuchajcie, kim jestem i dlaczego o tym mówię? No ja mam na koncie ponad 3000 kampanii reklamowych przez te wszystkie lata, zarówno politycznych, jak i dla firm. Wykładałem na 4 uczelniach łącznie, już teraz tylko na jednej. No i zajmuję się biznesem online i właśnie wyspecjalizowałem się w mediach społecznościowych już w 2015 roku. I mam 2 agencje reklamowe, jestem wykładowcą, mam agencję hostess, mam jeszcze interesy z Michałem i siedzę, to wszystko wykonuję. Tak, a Artur... Ile rocznie pieniędzy my tylko z tobą przez twoje konto reklamowe dla nas, prowadzone reklamy, ile pieniędzy wydajemy rocznie mniej więcej? Tylko z tobą, a ty jesteś jedną z osób, około 100 tysięcy. Reklamy. Około 100 tysięcy, tak. Czyli 10 tysięcy miesięcznie z Arturem. Takich kont reklamowych mamy kilka, tylko w moim biznesie. Tylko w moim. A jeszcze prowadzimy konta klientów, tak? Artur prowadzi innych klientów, tak? Dokładnie. Także to jest akurat drobny klient. 10 tysięcy wydatków na reklamy miesięcznie to nie jest duży klient. Ty możesz zdobyć klienta, który zdobywa 5-7 tysięcy, sorry, wydaje na reklamę, a możesz mieć klienta, który wydaje 50-100 tysięcy miesięcznie. To on wtedy będzie płacił 5-80 tysięcy tobie. 10% będziesz go kasował tego, ile on wydaje, tak? 10 tysięcy jeden klient wtedy powinien tutaj przynieść, tak? Obrotu. Słuchajcie, dlaczego taki boom? Wszyscy nagle się rzucili na internet ze względu na potęgę tych liczb. Patrzcie się, to jest tylko wycinek. Na Facebooku w ciągu minuty wpada ćwierć miliona zdjęć. Jeff Bezos, najbogatszy człowiek świata, wzbogaca się każdej minuty o $283 tysiące. Na Instagrama wpadło 65 tysięcy zdjęć. Na Netflixie 452 godzin, tysiące godzin materiałów zostały przemielone przez użytkowników na całym świecie. Na YouTube wpadło 694 tysiące nagrań. Godzin nagrań, czyli to wpadnie w minutę, wy do końca życia nie jesteście w stanie zobaczyć. 500 000 dziennie użytkowników przybywa do Facebooka, więc i słuchajcie, najważniejsze, 43% użytkowników internetu czerpie informacje z sieci i wiedząc to, pomyślcie sobie, jak można zadziałać. No i wielu próbowało, podejrzewam, reklam, część z was może jest tutaj na tym webinarze, dlaczego nie działają reklamy, już wam tłumaczę. Słuchajcie, po pierwsze, każdego dnia średnio statystyczny Polak widzi 1800 reklam. 1800 reklam każdego jednego dnia. Ok. I średnio poświęcamy na to w zasadzie 1,5 sekundy. 1,5 sekundy to waszym zdaniem to jest dużo czy niedużo? Bo tyle mamy czasu, żeby zainteresować klienta. Izabela, co z formą prawną? Umowa, zlecenie na początku. Działalność zakładamy dopiero wtedy, kiedy zarabiamy, mamy już regularne przychody i nie opłaca nam się umowa, zlecenie. Dopiero wtedy można myśleć o własnej firmie, bo to się wiąże z... Izabela, w dobrym towarzystwie złapiesz też mindset, tak? Nie ma nic nieprawidłowego w pytaniach typu, jaką umowę mam podpisać, co sobie poradzę, ale to zadają wszyscy ludzie, którzy nie zarabiają jeszcze pieniędzy. Tak, typu, a Michał, a jak się doi krowę, bo nie mam jeszcze ogrodu, ani krowy nigdy nie kupowałem, tak? To są tego typu pytania jak najbardziej na miejscu. Ale najpierw
naucz się zarabiać 3-5 tysięcy, czy zdobyć pierwszych 5 klientów. Podstawowy błąd początkujących. Zlecenie. Najpierw otwierają firmę, potem szukają klientów, a powinno być odwrotnie. Najpierw generujesz mindset. Przychód, a potem go regulujesz prawnie. Pokażemy wam mindset, gdzie jest pieniądz, tak? Gdzie jest pieniądz i jak się robi pieniądz. To jest może bardziej warte niż nawet połowa tego kursu, który oferujemy, który za chwilę zobaczysz, jak dołączyć do niego, tak? Czy jakie błędy ludzie, dlaczego tyle ludzi stoi w miejscu? W Polsce, w Meksyku, gdzie ja mieszkam. Na całym świecie, tak? Jedni zarabiają 10-20 tysięcy dolarów miesięcznie, robiąc proste rzeczy, inni stoją na pensji gdzieś tam 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych w Polsce, czy w jakimkolwiek kraju, czy nawet w Stanach Zjednoczonych są ludzie, którzy zarabiają niewiele. Okay, tak? Michał, idziemy dalej, bo dużo do pokazania, a mało czasu. Słuchajcie, tak, ja proponuję, reklamy nie działają. To jest fajne, a tak to przeskocz, Artur, dalej kolejne 10 slajdów. Słuchajcie, do dlatego, że kombinują, są przekombinowane. Popatrzcie się, te dwa zdjęcia. One mówią to samo tak naprawdę, ale jak zobaczymy taki wielki czerwony napis w mediach społecznościowych, to od razu uciekamy. Czy w tej obsłudze fanpage jest odpowiadanie na komentarze? Tak. Od czego monitorowanie hejtu? Tak. To wszystko można ustawić na etapie ustawiania fanpage'a, blokować po prostu idiotów. Bo moje hasło brzmi, jak uczę ludzi walki z hejtem. Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem. W związku z tym po prostu lepiej zablokować i się nie przejmować. Okej, lecę. Jak przyciągnąć uwagę klienta? No bo większość robi reklamy, wszyscy wydają reklamy, mówią, że trzeba robić reklamy, kombinują, robią wodotryski. Tymczasem media społecznościowe, one mają być bardzo naturalne. To ma być zdjęcie, to ma być delikatny napis, bo to po prostu działa. Więc już przeskoczymy. Okej. Tak, przeskoczmy parę slajdów. Zatrzymaj się na 52 slajdzie przykładowo. Tu są konkretne przykłady reklam tego, co robimy w praktyce. Zajebiste sprawy. Trzy sekrety. Po prostu faktyczna praca, tak. Żeby to w ogóle wykonywać, to trzeba tak naprawdę znać się na trzech rzeczach. Numer jeden to jest system pozyskiwania klientów. Numer dwa to jest prawidłowe prowadzenie fanpage'a, bo jeżeli będziecie robić to nieprawidłowo, to A, będzie to drogie, B, będzie to nieskuteczne, C, w ekstremalnych przypadkach wezmą wam, zablokują konto. W ekstremalnych, jeżeli coś naprawdę złamiecie regulaminy. No i robić reklamę. I tutaj guru w marketingu mówią, że trzeba wydawać na reklamę dziesiątki tysięcy, miliony monet. Nieprawda. Szczerze powiedziawszy, jeżeli dobrze to zorganizujecie, to możecie nie wydawać wcale pieniędzy, bo milionowego TikToka, milionową rolkę to nie jest wielka sztuka zrobić. Jeżeli wejdziecie na moje konto, to zobaczycie, że takich jest wiele i nie kosztowały mnie ani grosza. Dobra reklama powinna kosztować kilkaset, kilka tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od tego, ile zarabiamy, bo oczywiście się to skaluje. Więc szybkie tworzenie i prawidłowo konfiguracja fanpage'a. Wbrew pozorom wydaje się, że to jest bardzo proste. Kliknij, utwórz stronę i dobra jest. Nie, nie jest. Statystyki Facebooka są takie, a nie inne. 90% fanpage'y jest nieprawidłowo skonfigurowana już na starcie, a wiąże się to potem z tym, że są gorsze zasięgi organiczne, wiąże się to z tym, że algorytmy was odrzucają, wiąże się to z tym, że jest droższa reklama. Więc samo kliknięcie tu, bach, strona, to w ogóle od razu sobie dajcie spokój. Trzeba się nauczyć konfigurować, trzeba nauczyć się tego wszystkiego planować. To, co wam pokazywałem na podstawie sztucznej inteligencji, przy porannej kawie jesteście w stanie zaplanować poprzez Creator Studio, poprzez Meta Business. Artur, ja wrócę za minutkę i dobrze, poprowadzę też końcową czy dalszą część spotkania. Okej. I po prostu w tym momencie planujecie wszystko do przodu i zapominacie, no bo inaczej byście byli więźniami swojego komputera. Wiecznie musielibyście być przy komputerze z zegarkiem w ręku i tego wszystkiego pilnować. I za co płacą ludzie? O, właśnie za takie triki, jak pogrubić czcionkę, jak dodać pewne inne elementy, jak zrobić taką grafikę, co w Canwie nie jest to jakoś za bardzo skomplikowane. Więc i pokazałem wam to dzisiaj, że można to zrobić. No i teraz przechodzimy do reklam. Słuchajcie, reklamy to jest pomysł, realizacja i analiza. Sam pomysł jesteście w stanie wykonać za pomocą czatu GPT. Jeżeli ja się pozwolicie, że się przełączę, a tutaj ktoś z was mówił, że nie działa, napisz post reklamowy dla
firmy handlującej, tam było coś z paznokciami, lakierami do paznokci. Bach, lecimy. No i w tym momencie on mi zaczyna tworzyć treść. Oczywiście to jest wciąż tylko narzędzie, ono nie zastąpi nas, ono może, warto sobie to przeczytać bardzo dokładnie, zobaczyć, czy nie ma błędów, czy nie ma byków, czy jakaś głupota jest niepopisana, ale generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, popatrzcie się, jak mnie to odciążyło. Ja sobie z wami rozmawiam, a to sobie piszę tam w tle. Mało tego, może ja dam stop generating za projektuj scenariusz na widzę, wy na czacie przepisujecie artykuły czy teksty wygenerowane przez AI. Bach. No i w tym momencie on mi zaczyna tworzyć. Scenariusz, który mogę nagrać w filmie. Wystarczy potem wrzucić to na prompter, przeczytać z telefonu na przejawiającym się ekranie i mamy gotowe scenariusze. I napiszemy rozpisz scenariusz 1, rozpisz scenariusz 2. Zuzanno, oczywiście, że możemy, już ci pokazuję. Jeżeli ci się nie chce załadować, to przejdź w tryb incognito albo przejdź w inną przeglądarkę, ponieważ tak dużo ludzi z tego korzysta, że serwery nie wytrzymują. Artur, pojawiło się pytanie Marek z Poznania na czacie bez odpowiedzi. Jak znaleźć klientów, aby im robić te reklamy, fanpage i tak dalej? Ja w skrócie odpowiedziałem, ale możesz też odpowiedzieć. Bardzo prosto, Marku. Słuchaj, wystarczy, że wejdziesz sobie na portal z ogłoszeniami o pracę i zobaczysz, kto potrzebuje social media managera i wystarczy im wysłać swoją ofertę. Każdy chce portfolio. Maju, portfolio chcą tylko od osób, których nie mają zamiaru zatrudnić, bo jeżeli z kimś rozmawiają i są zachwyceni, to się nie bawią w drobiazgi. Ja wiem, że jeżeli rozmawiam z klientem i klient chce ofertę, to ja już wiem, że rozmowa jest zmarnowana i ja z tym klientem nie będę współpracował. Albo klient jest zainteresowany i mówi: słuchaj, dobra, kiedy możesz zacząć, a nie, proszę mi przysłać ofertę, ja się z nią zapoznam. Jak ja słyszę coś takiego, ja wiem, że źle poprowadziłem rozmowę i z tego biznesu nic nie będzie. Okej, wracamy. Więc widzicie, znowu stworzyło nam pomysł, gdzie można ich szukać. W CIDG można szukać po branży, no i po prostu kontaktować. Możesz pokazać w skrócie CIDG, to będzie na kursie też social media i innych spotkaniach. Tak, bo ja pokazuję 9 sposobów na pozyskiwanie klientów. Tak. Sorry, ja napisałem, że 3 inne jeszcze sposoby będą, tych sposobów może jest więcej. Ja znam kilka sposobów takich prostych. My nie szukamy klientów, tylko my generujemy ruch. Także to jest też różnica Marek w moich biznesach, że... Więc tutaj Artur sobie przeszedł na stronę rządową CIDG, czyli baz firm polskich. Tu jest 2-3 miliony firm. Wystarczy wybrać Poznań. Fryzjer albo coś innego, nie wiem. Fryzjer PKD, czyli Fryzjer PKD. Sprawdzamy, jaki jest kod PKD działalności jest fryzjerów. Można zapytać, jak znaleźć klienta, ale ci wrzuci. 9602Z. Tak, 9602Z. To tak, jakbyś, Andrzeju, napisał do sztucznej inteligencji, napisz opowiadanie erotyczne, to zobaczysz, co się stanie. No, na tej zasadzie. 9602Z. Pokazujemy, jak znaleźć pierwszych 1000 klientów, nie 3, nie 5, tylko jak znaleźć numery telefonu. No i proszę bardzo, masz po kolei. I teraz trzeba poszukać. Tak, wszystkie firmy, które są w branży o kodzie PKD Fryzjer. I jest ich łącznie 3583. Więc w samym Poznaniu, tak? Czy w całej Polsce? Tak. Zakładając, że co dziesiąty ma jakieś swoje namiary lub jest aktywny, bo nie zdążył się wyrejestrować, no to mamy 350-400, z którymi się skontaktujemy. To jest 3-4 miesiące dzwonienia. Więc myślę, że jeden na 10 będzie zainteresowany. Ja za chwilę o tym opowiem dalej. W jaki sposób mamy przykłady maili też, jak pozyskać klientów i gdzie. Także przejdźmy do tego, co będziemy, jak można się nauczyć tego. Slajd u mnie to jest 66. Zbliżyliśmy się do tego u ciebie chyba, nie? Tak. Dobra, słuchajcie. Dlaczego te reklamy są takie? Dlaczego tło jest różowe? Dlaczego jest kobieta? Dlaczego jest ramka? Dlaczego są takie kolory? Tego wszystkiego właśnie uczę w kursie, bo wbrew pozorom jest to bardzo, ale to bardzo istotne. Wszystko ma znaczenie. Dlaczego humor? Słuchajcie. Czy humor lepiej sprzedaje od seksu, waszym zdaniem? Czy seks lepiej sprzedaje? Pytanie.
Pytanie techniczne do Was na czacie. Widzicie, to są przykłady reklam, które rzeczywiście one chodzą, one cały czas pracują i te reklamy są bardzo tanie. Popatrzcie się, 93 grosze za 1000 odbiorców, to jest z kwietnia ubiegłego roku kampania. Do 1000 zainteresowanych osób docierałem poniżej złotówki. Zuziu, wbrew pozorom erotyki też nie blokuje, jeżeli ustawisz to jako reklamę specjalnej kategorii, bo to nie ma z tym problemu, bo weźcie pod uwagę jakieś tam, jeżeli ktoś ma biznes typu medycyna estetyczna, gdzie jest powiększanie biustu i tak dalej, no to jest traktowane jako erotyka, ale w związku z tym, że się zmieniło prawo ogólnoświatowe, więc reklamy mogą być tylko dla osób pełnoletnich, one są po prostu tylko oznaczone, że one mają treści jakieś tam nie dla wszystkich przewidziane i trzeba potwierdzić, że jestem pełnoletni, żeby sobie coś takiego zobaczyć, ale to nie jest problem. Tak, panowie i panie, czy jesteście gotowi, żeby usłyszeć? Tak, po pierwsze mamy osobę, która wygrywa konkurs. Artur, ja mogę przejąć pulpit. Jasne. Także możesz wyłączyć pulpit, ja przejmuję pulpit. Także zobaczycie teraz podobną czy dalszą część prezentacji u mnie. Tomku, jeżeli nie lubisz dzwonić, prezentuj. To można to zrobić w formie pisemnej. Tylko też trzeba umieć pisać językiem korzyści do klientów. Tak. Pokazaliśmy Wam dzisiaj trzy rzeczy, czy wspominaliśmy o trzy rzeczy. Fanpage, jak zarabiać na trzy sposoby. Fanpage to tworzenie fanpage'y, które kasujemy 500, 1000 zł, często dużo więcej, ale to są takie standardowe kwoty, kilku fanpage'y na kilka tysięcy. Reklamy, za chwilę więcej o tym usłyszysz. Reklamy, ja mam też nasze stare reklamy, słuchaj, w katalogu, także za chwilę tobie pokażę grafiki tych reklam, zdjęcia też, które mam bezpłatne z całego świata, swoje, inne też z internetu, tak? Jaki jest trzeci sposób? Strony www, to jest dalsza, bardziej zaawansowana część kursów typu masterclass, także dzisiaj bardziej o tych dwóch sposobach, czyli jak zarobić 5-7 tysięcy od razu w 4-6-8 tygodni, tak? Nauczywszy się tego tydzień, dwa tygodnie na kursie, czy czasami w kilka godzin. Także to są takie podstawy tego, co próbuję Wam pokazać. Nasze szkolenie natomiast będzie szansa na to, żeby odebrać rozmowę do tego typu kursu, znaczy zakwalifikować się do kursu, przejść tego typu krótką rozmowę. To jest zwrotny depozyt, słuchajcie, 147 zł. Za chwilę pokażę, jak to zrobić. Jeżeli ktoś kiedykolwiek myślał o tym, żeby wykonać tego typu ruch, pracować z domu, pracować 3 godziny dziennie, pracować z fajnymi rzeczami, tutaj możemy pokazać kilka reklam, jakie były wykonywane w przeszłości, tak? Przez Artura i nie tylko, przez naszych specjalistów. Tutaj przykładowo, jak ja pracuję gdzieś tam w hamaku na południu Meksyku. Także za chwilę też powiem troszeczkę, po co to wszystko robimy, tak? Właśnie, żeby być w pięknych miejscach, czy dysponować własnym czasem w sposób wolny, tworząc to wszystko, co się dzieje tutaj w projektach, tak? A często to są podstawowe rzeczy, żeby zarobić 5, 7, 10 tysięcy, naprawdę, tak? Także próbuję to uprościć, wytłumaczyć tak, żeby pokazać Wam, w jaki sposób to wszystko u nas funkcjonuje, jak te grafiki, zobacz, bezpłatnie robimy właśnie w Canwie, czy Artur wykonuje, czy ktoś inny. Napisy się nakłada na grafikę, która jest bezpłatna, albo bierzesz zdjęcia, tak jak ja mam na przykład, mam dużo zdjęć o tego typu z miejsca, gdzie mieszkam, więc bierzemy tego typu grafikę i też nakładamy jej napisy, czy pokazujemy, w jaki sposób zmanifestować lepsze życie, czy ciekawe momenty jakieś z przyjaciółmi, czy jak wygląda, jak rozpędziło się troszeczkę bardziej moje życie, czy gdzie mieszkam w dżungli, co ciekawego dzieje się w projekcie, ale przede wszystkim w życiu, tak? Że po prostu dążymy do tego na co dzień, a nie tylko, żeby na wakacjach fajnie spędzać czas. Także pracując 3-6 godzin dziennie, ale zarabiając 10, 20 czy więcej tysięcy złotych, no jest to możliwe. Jeżeli nie od razu, to po chwili, tak? Także za chwilę do tego jeszcze przejdę, do grafik reklamowych tego, co robimy. Natomiast w jaki sposób z tego wszystkiego skorzystać? W kursie, w szkoleniu Artura jest 12 modułów, tutaj w prezentacji jest 11. Tych modułów już jest więcej, gdzie nauczysz się, jak działać na Facebooku, czyli te reklamy fanpage'e, jak działać na Instagramie, jak działać na TikToku, to o czym dzisiaj nie zdążyliśmy powiedzieć, w jaki sposób lejki sprzedażowe funkcjonują, czyli troszeczkę dalej. Techniki copywritingu, jak te posty na fanpage wklejamy, to jest copywriting, czyli jak te teksty funkcjonują sprzedażowe, jak szybko wykonać grafikę na posty i do fanpage'ów, to są takie najprostsze kwestie, które ja mogę omówić dosłownie w 3 minuty
na spotkaniu oraz dlaczego warto to zrobić, tak? Właśnie po to, żeby osiągnąć pierwszy wynik. Także Zuzanna tutaj pisze, że w niektórych stanowiskach pracy oczywiście, że więcej trzeba wiedzieć niż jak stworzyć tylko fanpage. Na samym kursie tutaj mamy, słuchajcie, obsługę co najmniej 3 mediów społecznościowych. Także jak tworzyć grafiki, jak Facebook, tak, jak TikTok, jak reklamy na Facebooku, jak tworzyć posty, a także case study kampanii, które zarabiają kilkanaście, dziesiąt tysięcy złotych. Także za chwilę to też również pokażę. Natomiast czy myślicie, żeby dołączyć... Przepraszam Michał, pytanie do zastanowienia. Czy myślicie, że można zrobić na Facebooku kampanię za 0 złotych? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Tak. Zwrotny depozyt, słuchajcie, do rozmowy dla osób, które myślały kiedykolwiek na ten temat, albo powoli jesteś do tego gotowy, albo chciałeś zobaczyć, ile taki kurs kosztuje. Tego wszystkiego dowiesz się na rozmowie z nami, które to zwrotny depozyt, to nie jest opłata za kurs, to nie jest coś, gdzie kasujemy tutaj was, tylko to jest zwrotny depozyt 147 zł dla osób, które chcą porozmawiać w sposób pewny. Aktualnie z 20 miejsc zostało 8 miejsc na kursie. To jest kurs od A do Z, raz w roku od A do Z tego typu kurs startuje. To jest właśnie ten moment, to jest gwarancja satysfakcji. Jeżeli nie będziesz uczestniczył w kursie, my zwracamy ten depozyt, to jest tylko, powtarzam, zwrotny depozyt, tak? To nie jest coś, co celujemy. Słuchaj, kurs kosztuje więcej. Dowiesz się podczas rozmowy, jak to wygląda w praktyce. Dowiesz się, w jaki sposób w pierwszym, drugim, trzecim tygodniu podejmiesz wyzwanie, jak możesz zarobić już pierwsze setki, tysiące złotych tak naprawdę na przestrzeni pierwszego, drugiego tygodnia czasu, tak? Nie 2 miesięcy. Także dla osób, które dołączą do tej rozmowy 147 złotych. Ja tutaj wklejam, nie wiem, czy możecie wkleić, czy ja wkleję. Już wkleiłem. Dwa linki. Ja wklejam dwa linki, żeby tutaj się nie poblokował ten link, bo mamy zgłoszeń czasami 30-40 na webinarze. Mamy, słuchajcie, teraz 8 miejsc dostępnych, także to się będzie zmieniało. Także wkleiłem tutaj rozmowa z Arturem Janasem, dwa takie same linki na czacie. Możecie kliknąć teraz. Ci, którzy dołączą do rozmowy, już otrzymają pierwszy bonus o wartości 829 zł, czyli samo to, że dołączysz do rozmowy, która jest bezpłatna tak naprawdę, otrzymasz bonus podstawy pozyskiwania klientów w internecie. To jest, słuchaj, kurs, który mam gdzieś tutaj otwarty, o właśnie tutaj. O, przez przypadek akurat trafiłem na tą stronę. Moduł pozyskiwanie klientów e-book, to jest kurs o wartości 800 zł na naszej stronie. On jest dostępny. W środku wygląda mniej więcej w ten sposób, o ile odpaliłem tutaj kurs, także on jest gotowy. Dostaniesz to jako bonus od razu w praktyce, tylko za to, że dołączysz do tej rozmowy mentoringowej. Tak to się nazywa, to jest rozmowa mentoringowa, bo rozmawiamy o mindsetie, o tym, jak produkujemy pieniądze. I druga rzecz to w jaki sposób od razu i w jakim czasie, czyli jak szybko można osiągnąć te wyniki. Także my mamy doświadczenie, słuchajcie, od 2010 roku. Ja prowadzę teraz już 3 biznesy online w Polsce i 2 odpalamy w USA, czyli angielskojęzyczne, co nam zajmuje trochę dużo czasu, bo tych biznesów już jest wtedy 5, tak? Natomiast osoby, które wykupią, czyli skorzystają faktycznie z kursu, czyli podczas rozmowy zdecydują się na kurs, tak? Czyli powiedzą tak, 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 3 razy tak, tak, na kursie, czy podczas rozmowy, otrzymują bonus w postaci mikrokursu o wartości 450 zł, czyli kolejny bonus, tak? Natomiast dzisiaj wszyscy, którzy są na webinarze, e-book o wartości 87 zł, czy panowie mamy już link do tego, czy prześlemy mailem później? Jest e-book, który wszyscy dzisiaj otrzymacie, osoby, które są na webinarze. Także zaraz już prześlę link na czacie. Tak, okay? Mateusz prześle, nasz menedżer projektu prześle e-book, link na czacie, także za chwilę wszyscy otrzymają bonus. Natomiast wspominaliśmy o tym, że wygracie osoby, które odpowiedziały na pytanie odnośnie Tindera słuchawek. Tinder, czy Tinder to media społecznościowe, to wygrywa osoba słuchawki. Tutaj Mateusz już jedną osobę, czy mógłbyś wkleić, bo ja nie mam chyba pod ręką, czy pisałeś, a nie, jest. Wyniki konkursu, pierwszy super komentarz wygrywa Alex. I tutaj Alex powinien wiedzieć, ale odezwiemy się do Alexa. Ja tutaj piszę, jaki to był komentarz. Wklejam właśnie na czacie. Alex skomentował: Tinder to apka randkowa, nie społecznościowa. Nie można tworzyć grup, publikować postów. Dlatego Tinder, mimo tego funkcjonalności takiej dużej, czy różnej użytkowalności, można tam nawet mieszkania na Tinderze wynajmywać ludziom, proponować w czacie, tak? Różne rzeczy można robić, ale nie można tworzyć postów i grup.
Także nie jest do końca to medium społecznościowe. No nie, bo Tinder jest tak? W jednym celu, domyślacie się chyba jakim, i tam się ludzie oglądają i poszukują w wiadomym celu konsumpcji, że tak delikatnie się powiem. Natomiast media społecznościowe mają dużo szersze spektrum działalności i dlatego Tinder nie jest uznawany za dobrze. Medium społecznościowe. Zostawiamy ten temat. Link, który wam przysłałem, jest tylko 10 minut dostępny. Tylko dzisiaj na webinarze, tak jak wspomniałem, otrzymacie dla osób, które się zapiszą teraz, w tym momencie. Jeżeli nie teraz, to kiedy? Tutaj w jednej z grafik za chwilę wam pokażę reklamowe fajne zdjęcie, albo od razu może do niego przejdę. Zdjęcie się nazywa If Not Now, Then When? Czyli jeżeli nie teraz, to kiedy? Tutaj słuchajcie, mamy takie zdjęcie, chcę wam pokazać. Moja koleżanka, zresztą bardzo przebudzona osoba, napisała to w domu na dżungli, taką nalepkę mi zrobiła na szybie. If not now, then when? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Za rok, jak będą pieniądze, jak będzie mniej dzieci, jak będę bardziej zdrowy, jak będę miał 5000 na koncie. Słuchaj, za rok będzie więcej podatków, inflacja będzie rozpędzona jeszcze bardziej, wojna na Ukrainie może się zatrzymać na naszej granicy albo wylać się na Europę. Słuchajcie, sytuacja dynamicznie się zmienia na świecie. Internet rozwija się po 300%, niektóre branże 3000% rocznie. Media, markty i inne sklepy, kasjerzy są zwalniani z pracy, a sklepy fizyczne są zamykane. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zauważył, tego co ja zauważyłem w 2010 roku, to zapraszam do zauważenia teraz. Jeżeli nie teraz, to kiedy? To jest bonus, który dodajemy do każdej rozmowy, jaką wykupujesz, żeby tylko dowiedzieć się, ok, co jest na kursie, ile on kosztuje, w jaki sposób mogę się rozwinąć tu i teraz. Tak? Przysyłam jeszcze raz dwa linki do skorzystania z rozmowy. Włączam tutaj licznik, pozostaje słuchajcie 10 minut czy 12 minut. W ciągu tych 12 minut zapisze się kilkadziesiąt osób. Mamy 8 miejsc, zdefiniujemy, będziemy dzwonili do tych, którzy pierwsi się zapisali na spotkaniu. Automatycznie odbierzecie bonusy, o których mówię. Automatycznie dowiecie się więcej, co się dzieje, tak? Natomiast na czacie tutaj rozlosowaliśmy już, co następuje. Także konkurs czatowy dzisiaj został rozwiązany. Natomiast czego jeszcze to się dowiesz, tak? W jaki sposób zarabiać 3-5 tysięcy miesięcznie na trzy sposoby? Mam nadzieję, że pamiętacie, jakie to sposoby, tak? Jeden to był fanpage, drugi to były reklamy, trzeci to generalnie strony www. Jak zdobyć pierwszych 5 klientów, to dzisiaj pokazaliśmy, ale tych sposobów, Artur, mówiłeś, ile jest? No, 9. 9 sposobów, niektóre prostsze, inne banalne wręcz. Jak pozyskać 20 klientów miesięcznie? Ja bym w to celował od razu, tak? 20 klientów po 500, po 1000 zł, niektórych po 2000, tak? Tak, żeby od razu 10 tysięcy zarabiać w drugim miesiącu, a nie czekać rok na coś, co kiedyś miało się wydarzyć w życiu, tak? Także jak tworzyć fanpage z treścią w godzinę, czyli tego typu fanpage z piękną grafiką, bezpłatną, tak? Czyli z bezpłatną grafiką, za którą nie płacisz, posty, które są generowane przez AI, grafika, która też jest generowana przez AI, czyli pierwszy, drugi, trzeci element, coś, co tworzy za ciebie tak naprawdę maszyna. A czasami ja też tak patrzę, w programie Midjourney, czyli w tym programie, który jak pokażę tutaj może w przeglądarce, gdzie mam tutaj Midjourney, o tutaj, te grafiki, które tworzy AI, to są grafiki, gdzie ludzie wpisali jakiś tekst, dziewczyna siedzi w pubie, tak? I AI tworzy taką grafikę, no niesamowitą, do reklamy, do strony internetowej i to praktycznie za darmo, albo za jakieś grosze, tak? Właśnie to, albo kod w zbroi, tak? AI tworzy grafikę tego typu do jakiejś powieści, fantasy, książki, komiksu, bloga, czegoś, co jest interesujące. No, ilość pomysłów jest niesamowita, niezliczona, co jest tutaj tworzone przez AI, to wszystko możesz mieć praktycznie bezpłatnie, tak? Także to tylko takie przykłady, jak wykorzystać to w biznesie, tak? Zawiesiłem się tutaj, miałem dywergencja, odejście od tematu, jak po polsku się mówi, brakuje mi słów czasami. Słuchajcie, natomiast to, po co to wszystko robimy, jeżeli ja mówię na koniec spotkania, ci, którzy dołączą do kursu, dostaną bonusy od razu, tak? I wytłumaczenie, jak to wszystko działa w praktyce. Paulina mówi, mnie to przekonuje, wchodzę w tą rozmowę zamówiona, kiedy mogę spodziewać się telefonu? W ciągu kilku dni roboczych będziemy do ciebie dzwonili.
Paulinka, także proszę o cierpliwość. Czasami jest to kilkanaście, czasami jest to więcej zgłoszeń. Szybko wytłumaczymy podczas rozmowy, która trwa 15-20 minut, na czym to polega, jak tworzyć tego typu rzeczy, tak, które pokazywaliśmy, czym się różnią posty, czy już nawet specyficzne reklamy między sobą, czemu jedna przynosi 1000 klientów, druga tylko 200 klientów w podobnej cenie, tak? Natomiast to, co ja chcę się z wami podzielić gdzieś między słowami, ja w 2010 roku zacząłem wyjeżdżać z Polski, mając kilka tysięcy złotych na koncie, tak? Po co to wszystko robimy? Do czego to wszystko, tak? Czy jaki jest wasz cel? No nie każdy musi chcieć wyjechać na Karaiby, żeby, nie wiem, mieć lato cały rok. Moi znajomi ze Szczecina jeżdżą 3, 4, 5 razy w roku w Alpy. Jeżdżą do Austrii, jeżdżą do Szwajcarii, jeżdżą w góry, żeby jeździć na nartach i pod namiotem śpią i w jakichś luksusowych i prostych kampingach, po prostu lubią takie warunki. Ja po prostu uciekłem od tego wszystkiego. Każdy powinien być tam, gdzie lubi i robić to, co chce. Jest to boskie, naturalne prawo. Ludzi, którzy to postrzegają, fantastycznie. Ci, którzy dopiero do tego dochodzą, też fantastycznie. Ale tutaj akurat zdjęcia z Kolumbii z miesiąc, 6 tygodni temu gdzieś byłem w podróży. A dzisiaj notabene jest u mnie dziewczyna, która jest z Kolumbii, ale nie poznaliśmy się w Kolumbii, tylko po prostu w Meksyku na południu karaibskim kraju. Miliony jest turystów z całego świata, tak? Którzy podróżują, którzy są reprezentacją ludzi, którzy wyszli z domu, stwierdzili, zrobię coś, jadę na wakacje albo już coś zrobiłem w domu, dlatego mogę podróżować, zrobić coś ciekawego. Tak? To jest akurat kilkadziesiąt zdjęć z Kolumbii, z Kartageny dosłownie. Na północy Kolumbii jest wybrzeże karaibskie. Tak jak na południu Meksyku, to na północy Kolumbii jest wybrzeże karaibskie, czyli w miarę fajne plaże, ciepło cały rok. Tak? Nie ma generalnie, a jest 2-3 razy taniej niż w Meksyku. Tak, jak myślicie, ile kosztuje życie na Karaibach w Meksyku miesięcznie? Tak powiedzmy w systemie polskim, że masz jakiś apartament nieduży, ładny, a nie jakiś syf czy jakaś lepianka, tak? Tylko jakiś apartament powiedzmy nie najgorszy albo ładniejszy niż w Polsce, albo przy plaży, albo przy basenie. Nie jakiś zaścianek. Jak myślicie, ile kosztuje życie w Meksyku miesięcznie? To jest pytanie do was. Za ile można się tutaj utrzymać, rozwinąć, tak? To jest pytanie do was, a ja pokażę tutaj kilka innych rzeczy, które są najbardziej kluczowe. Jak dowiesz się, jak robić takie grafiki bardzo łatwo, czyli są już gotowe grafiki w programie, w bezpłatnej aplikacji, gotowe grafiki, tak? Nie działa link do e-booka, tutaj ktoś pisze, także prześlemy wam później, jak nie działa link do e-booka. Mati, sprawdź, czy działa, albo się może nie otworzył przez chwilę. Żaneta pisze 4000. Ja tylko powiem w skrócie, że nie, 4000 nie. Ile kosztuje życie w Meksyku na Karaibach? Tak, żeby żyć w normalnym, ładnym mieszkaniu, trochę lepiej niż w Polsce. Nie gorzej, tylko trochę lepiej, tak? Niż przeciętnie w Polsce. Jak stworzyć post, który sprzedaje? To są wszystko już techniki, które te szczegóły, jak mieć 43 tysiące polubień, tak? To nie jest jakiś przypadkowy post, gimnazjalista wszedł, wkleił zdjęcie gościa z uśmiechem, z mordką, tak? Piszcie sobie Witek z Krosta w Google, a zobaczycie, skąd to się wzięło. Tak, ja się śmieję czasami. Milenial agresywnie postawił na swoje, uderzył pięścią w stół, tak? I połamał sobie rękę z reguły, tak? Także tu wiedza dominuje w biznesach dalej, mimo tego, że mamy jakieś nowoczesne, modernistyczne, milenialne podejście do pracy, to dominuje wiedza. Wiedza ludzi, którzy to robią od jakiegoś czasu, a nie milenialsów, którzy chcieliby zarabiać i prowadzą jakieś tam influencerskie konta, mimo tego, że jest grupa ludzi, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze, prowadząc jakieś tam konto YouTube, czy jakiś tam profil społeczności. Są pierwsi miliarderzy na świecie. Tak, na świecie miliarderzy, a w Polsce milionerzy, ale to jest kilku młodych facetów, kilku dzieciaków, którzy to robią. A reszta uderza pięścią w stół i łamie sobie rękę, tak? Czy nadgarstek. Taka jest prawda. Także słuchajcie, rzeczywistość, mówię łatwo na slajdach, ludzie pokazują, że zarabiają 500 000 w kampaniach. Ja mówię, gdzie? Jeden facet na jakichś tam kursach 500 000 pokazuje, że w miesiącu zarobił. W roku tak, w miesiącu pewnie nie. Mówię często, tak? Bo my wiemy, ile to jest pracy, ile to jest wiedzy, żeby wygenerować skuteczną kampanię, żeby zautomatyzować e-mailing. Tego wszystkiego nauczysz się od takich najprostszych rzeczy, tak?
Także Grzegorz, czy po tym kursie będę mógł tworzyć reklamy dla klientów, obsługiwać fanpage czy coś jeszcze? Tak, będziesz obsługiwał fanpage, tworzył media społecznościowe dla ludzi, tworzył reklamy, tworzył grafiki, tworzył posty, właściwie to AI. Będziesz konsultantem i będziesz jeszcze moderatorem. Tak, czyli są osoby, które są już z nami na kursie dzisiaj, czyli przeszły takie kursy albo są w trakcie, bo przychodzą nasi kursanci też na nasz webinar. Chciałbym zapytać, czy są osoby, które są już na kursie, w jaki sposób, czy ile pieniędzy zarabiacie na przestrzeni, nie wiem, 4, 6, 8 tygodni czasu? Czy moglibyście dać jakiś feedback, czy napisać, co się dzieje? Z reguły jest to jedna czy tam dwie osoby na krzyż, które wpadają na nasze zajęcia z kursu profesjonalnego, na otwarte zajęcia, tak? Ale czasami jest to 50 osób również, tak? Które się pojawiają na zajęciach. Także ja pokazuję dalej zdjęcia z mojego profilu prywatnego na Facebooku, czyli co się dzieje, jak robię miesiąc wolnego w roku, tak? Ja nie robię 3 dni wolnego, tylko jadę do Polski, 3 miesiące wolnego doglądam biznesu, automatyzacji, czy jakąś tam kampanię pasywną prowadzimy, tak? Ale ja jestem ogólnie na wakacjach, albo miesiąc też doglądałem biznes, co się dzieje mniej więcej, czy rozmawiałem z naszym zespołem, ale byłem miesiąc w Kolumbii, można powiedzieć, na wakacjach, tak? No do tego, jeżeli nie wszyscy dążymy, to przynajmniej, żeby mieć taką możliwość, tak? Także widzę, moderacji jest 130 czatów. O, dzień dobry, Elu, widać serdecznie. Ela jest, Ela widzieliście na wideo być może, dobrze mówię? Tak, czyli dokładnie. Mówiła tutaj o swoim rozwoju. Jarek mówi, zabrakło mi pieniędzy na karcie, czy w czwartek można kupić? No to za tydzień na kolejnym webinarze ewentualnie. Trudno powiedzieć, na razie mamy, nie, słuchajcie, zaraz pokój zostanie wyłączony, więc dopiero na następnym webinarze, Jarku. Tak. Także dzisiaj możecie odebrać bonusy. Wklejam znowu podwójnie rozmowę. Link do rozmowy. Facebook tutaj gość, uczestnik webinaru o nazwie Facebook mówi, ja kupiłem reklamy o specjalnej kategorii, jak działają. Jest to w kursie. Słuchaj, reklamy to jest taki oddzielny temat i tak skomplikowany, który 3 dni wyjaśniamy po prostu w kilku nagraniach wideo. A ja, Artur, tłuczę to później tydzień, dwa, cały miesiąc. W jakiej kategorii, na jakiej grupie odbiorców? Artur, powiedz 2 zdania na ten temat, jak się ustawia reklamę. Słuchajcie, no reklamy się ustawia bardzo prosto tak naprawdę, bo trzeba wiedzieć do kogo, trzeba wiedzieć w jakim miejscu i czasie. No i można też wykorzystać algorytmy, które są wbudowane w środowisko Facebooka, czyli jeżeli macie, dajmy na to, już gotową bazę klientów, na przykład nie wiem, sklep internetowy, mieliście jakichś tam klientów, macie ich maile, numery telefonów, to możecie je wgrać do Facebooka i powiedzieć, Facebooku, to mój kochany, poszukaj mi teraz podobnych klientów, a Facebooku tylko zada pytanie, okej. Jaki margines błędu mogę popełnić? I to zaczyna działać. I to zaczyna mielić. I w ten sposób po prostu to działa. I dlatego też firmy tak bardzo szybko się przestawiają właśnie na reklamy w mediach społecznościowych, bo one są tanie i one są niesamowicie skuteczne. Co no, rodzi taki problem, że w tym momencie jest jedna wielka dyskusja, chcą to właśnie ograniczać, ponieważ one są bardzo dokładnie precyzyjne, targetowane na konkretne osoby i teraz właśnie trwa wielka debata światowa, czy nie aż za bardzo precyzyjnie, ale Facebook, politycy mają Facebook to do siebie, że gadają dużo. Tak. Ile punktów informacyjnych o danej osobie przechowuje Facebook przeciętnie? No, około 2500 cech psychologicznych. Cech. Każdej osoby, gdzie masz profil na Facebooku prywatny. Facebook wie więcej o was niż wasi partnerzy, dlatego że Facebook jest właścicielem Facebooka, jest właścicielem Instagrama, Messengera, WhatsAppa, a nawet systemu płatniczych kart Visa, więc Facebook doskonale wie, gdzie chodzicie, co kupujecie, na co wydajecie pieniądze i ile zarabiacie. Tak. Teraz pomyślcie, w ten sposób targetuje reklamy. Na tych, którzy chcą kupić Mercedesa, czytają gazety, książki, jedzą lody, spotykają się z kimś, nie spotykają się z kimś, lubią ubrania, szukają czegoś w sieci, nie szukają nic w sieci. To wszystko jest targetowana reklama z takimi szczegółami, że nie da się tego wytłumaczyć, tak? No. Także to wszystkiego nauczycie się dalej w kursie. Tego nie da się opowiedzieć na przestrzeni godziny, dwóch. Na dzisiaj, słuchajcie, kończymy. Osoby, które zapisały się na rozmowę, otrzymacie bonus numer 1, tak? Kurs o wartości 829 zł. Osoby, które wykupią dalej kurs podczas rozmowy mentoringowej, otrzymają bonus dodatkowy. Znowu, to nie jest cena kursu, to jest tylko bonus bezpłatny, jakąś część niedużą, którą dodajemy, jak pozyskać klientów, tak? Czy mikrokurs cały
po prostu skrótowy, od czego zacząć. Także to jest 12 modułów plus jeszcze bonus, który odbierzecie. E-book dzisiaj wszyscy dostaną, jeżeli nie, to na e-mail się odzywa, jeżeli link tobie nie działał, czy coś innego nastąpiło, tak? No i są dwie opcje w życiu, tak? Albo się uda, albo się nie uda. Albo się będziesz zastanawiał za rok, czemu zarabiasz, nie wiem, 2-5 tysięcy, albo jesteś na etacie, tak jak ja w banku pracowałem. W 2009 pracowałem w banku i w domu tradingowym na etacie. To była najlepsza decyzja w moim życiu, że powiedziałem wszystkim fuck off. Krótko mówiąc, no ja miałem podobnie. Wolę zarabiać 2000 dolarów dla siebie niż 1000, 2, 3, 4 tysiące dolarów w firmie, gdzie nie mam w ogóle życia, tak? Także od tego się zaczęło, że zarabiałem 1000 dolarów miesięcznie, 4000 zł. W 2010 roku to było więcej pieniędzy, tak? Na spokojnie. Ale później wiedziałem, że jestem w stanie to zeskalować na 2000, na 5000 dolarów miesięcznie, tak? Później na 10, o tym mówił Mateusz, nasz menedżer projektu, że były lata, gdzie skalowaliśmy biznes o 100%, tak? Czyli to były skoki 100% finansowe tego, co się dzieje, tak? Na przestrzeni roku, że z 5000 dolarów skakaliśmy na 10, to najprostsze skoki. Dzisiaj pytałem was, jak myślicie, jaki skok jest możliwy? Słuchajcie, z 5-10 tysięcy to jest banalne zeskalować na 20 tysięcy biznes. My tak naprawdę takie opory widzimy, że z 50 na 100 może jest troszeczkę ciężej, czy jak myślisz, Artur, obserwując to, co się dzieje na przestrzeni lat? No słuchajcie, świat się zmienia, albo się dostosujemy, albo po prostu będziemy narzekać. No ja wolę być po tej grupie nienarzekającej, jeżeli widzę problem, tego po prostu rozwiązuję. Tego się nauczyłem, odkąd jestem po prostu na swoim. Też byłem kiedyś pracownikiem etatowym, narzekałem, wszystko było mi źle i kiedyś któregoś pięknego dnia powiedziałem dość, stop. To nie ja mam problem, nie będę siedział 35 lat za tym biurkiem i nie będę się gapił w ten sufit. I stwierdziłem, że zmienię swoje życie i to była, no może poza oświadczynami, najlepsza decyzja w moim życiu. Oświadczyny, tak. Tak. Żona, tak? Tak, bo słucha. Żonkę. Tak, super. Ja wam wklejam jeszcze jeden link, taki bardziej rozwinięty do podstrony całej z produktem, nazwijmy to, czyli z całym kursem. Gdzie tu jest wytłumaczenie tego wszystkiego, co się dzieje w taki sposób, czyli jest to rozszerzona wersja tego, co się dzieje dzisiaj na webinarze, jak reklamę tworzymy, co się dzieje w kursie. To też jest skrót tego, co robimy w kursie, czy tego, co robimy w biznesie. No kurs jest bardzo rozbudowany. Pokazujemy dla tego kurs, ile trwa czasu cały kurs. Ja nie mówię, że cały musisz przejść, żeby zarobić pierwsze 10 tysięcy, tak? Bo o tym dzisiaj mówiliśmy chyba z 10 razy, ale ile trwa cały kurs, jak ktoś całość będzie przechodził? Dożywotni jest dostęp do kursu. Dostęp dożywotni. A ile czasu mniej więcej trwają zajęcia, żeby powiedzieć, OK, większość... Michał, każdy człowiek jest inny. Jeden się nauczy w miesiąc, drugi będzie potrzebował rok. Dlatego właśnie po to jest ta rozmowa między innymi, żeby się przekonać, czy to jest dla mnie, czy ja się do tego nadaję i tak dalej, i tak dalej. Dopasować sobie do swoich potrzeb, do swoich umiejętności, do swojego poziomu wiedzy. Tak, jeden na jeden prowadzisz też zajęcia, wsparcie, także kurs będzie na wideo, jeden na jeden w grupie, też 20 i osób. I konsultacje na żywo. Także, tak, i konsultacje na żywo. Ja was pozdrawiam serdecznie z tej strony Wiśniewski Michał. Wracam do swojej pracy. Wygląda to mniej więcej w ten sposób jak na zdjęciu. Dzisiaj akurat jestem w mieszkaniu. Możecie zobaczyć wideo inne, gdzie będziemy was zapraszali do projektu. Tak, z tymi, którzy umówili się na rozmowę, słyszymy się wkrótce na przestrzeni kilku dni roboczych. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Pytania, Artur, możesz napisać e-mail do siebie? Pytania, jakie mogą się... Tak, oczywiście. Już daję e-mail do siebie. Mhm. Tak, Ewelina pyta, jak się z nami skontaktować. Ewelina wygrała kurs chyba pełny. Ewelino, tak? Mamy twoją odpowiedź na tym, na czacie, na pod konkursem, więc skontaktujemy się za chwilę. Mhm. Napisz swój e-mail, Ewelina, albo ty się skontaktuj z nami. Tak. Napisz swój e-mail tutaj, pytam Artur, żebyś napisał e-mail na czacie. Okay. Tak, Artur, jeżeli się z nami skontaktujesz, to e-mail, zaraz tak? Odpiszemy, no bo chodzi o dane tak. Do wysyłki, dane kontaktowe i tak dalej. Tak, artur@ibmf.pl. Paulina, wygrałaś pierwszą nagrodę, pełny kurs mentoringowy, także Ewelina. Odezwij się, Ewelina, odezwij się, ja już jestem zmęczony od tego całego mówienia, także kończymy dzisiaj, słuchajcie.
Do usłyszenia. Na zdjęciach są moi przyjaciele i ludzi, których spotykam w podróży. Niektórzy to moi dobrzy przyjaciele, inni to ludzie, z którymi miałem dosłownie kontakt 10-15 minut, robiąc im zdjęcia gdzieś, tak? Czy widząc się. Także taki duży miks. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Słyszymy się w projekcie IBMF dalej. Pozdrawiam wszystkich. Dużo sukcesów życzymy, tak? No, do usłyszenia. Zapraszam na tydzień na kolejną część webinaru, ponieważ to jest jedna z większej serii. Do usłyszenia.